Dzień dobry, mam na imię Marcin Piekara i zajmuję się leczeniem ortodontycznym pacjentów w Ascroft Medical. Każda korekta wady zgryzu w naszej przychodni rozpoczyna się wstępną konsultacją ortodontyczną. Jest to pierwsza wizyta, na której pacjent ma okazję przedstawić tam problem, z jakim się zgłasza. Dla niektórych mogą to być szpary pomiędzy zębami, dla innych mogą to być stłoczenia lub rotacje zębów, a jeszcze dla innych może to być problem ze wzajemnym ustawieniem się szczęk. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje aparatów ortodontycznych. Są to aparaty stałe i aparaty ruchome. W grupie aparatów ruchomych mamy na przykład płytkę Schwarza. Jest to aparat, który służy do leczenia wczesnych wad zgryzu u dzieci i młodzieży, jak i również systemy aparatów nakładkowych typu Invisalign, które mogą leczyć mniejsze wady zgryzu. W grupie aparatów stałych wyróżniamy aparaty konwencjonalne i aparaty samoligaturujące. Oba typy mogą mieć zamki metalowe lub bardziej dyskretne zamki porcelanowe. Czas leczenia ortodontycznego jest uzależniony od problemu, z jakim zgłasza się pacjent. Leczenie kosmetyczne zębów przednich może zakończyć się już w 6 miesięcy. Natomiast leczenie ortodontyczne wady zgryzu zwykle zajmuje od 1,5 roku do 2 lat. Leczenie ortodontyczne nie kończy się w momencie zdjęcia aparatu. Finalnym etapem jest założenie aparatu retencyjnego zapobiegającego nawrotowi wady.